Po raz kolejny w obchody Światowego Dnia Judaizmu włączyło się Muzeum Regionalne w Słupcy. Wspólnie z dekanalnym duszpasterzem młodzieży oraz zespołem szkół ekonomicznych zorganizowane zostało spotkanie z tej okazji. Trzeba pamiętać, że w okresie międzywojennym Żydzi stanowili około 1/4 mieszkańców Słupcy, mówi dyrektor muzeum Beata Czerniak. Staramy się poprzez właśnie takie spotkania gdzieś tam na bazie historii, ale i także modlitwy i współczesności przeprowadzać, aby młodzież, która w tym bierze udział, no, z jakąś taką pewną świadomością, bo są to właściwie młodzi ludzie, którzy tak niewiele na ten temat wiedzą, więc żeby coś im zapadło w pamięć, zostało i żeby gdzieś tam potem później może na tym budowali jakieś swoje już osobiste relacje, swoje osobiste doświadczenie. Obchody Dnia Judaizmu w Słupcy rozpoczęła modlitwa na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, znajdującego się w okolicach słupeckiego amfiteatru. Chcemy taki znak też tutaj przeprosić Pana Boga za wszystko, co było z naszej strony jako chrześcijan, budowaniem tych murów w stosunku do narodu izraelskiego, co było oddzieleniem, co było też i przykrością dla tego narodu. I chcemy te mury dzisiaj, rozwalając, tu kłaść symbolicznie też w tych kamieniach, jako nasze przeproszenie i na nowo chęć jednania i radości. Zaraz potem zebrani udali się do auli imienia Tadeusza Wiśniewskiego w słupeckim ekonomiku. Tam wysłuchali wystąpienia Zbigniewa Pakuły, poznaniacy w Tel Awiwie. Dziennikarz i redaktor naczelny miasteczka Poznań przybliżył uczestnikom spotkania wiedzę o żydowskiej tożsamości Poznania i regionu. Pamiętając o Żydach, pamiętamy o Polakach, mówił. To byli Polacy, byli pochodzenia żydowskiego, ale to byli Polacy, nasi obywatele, nasi sąsiedzi. Dlatego należy pamiętać o sąsiadach. Stworzyli ciekawą kulturę, mają duże zasługi na bardzo różnych polach naukowych, medycznych itd. To jest wielki dorobek, który jest i którego nie przekreślimy i z którego powinniśmy być dumni. Tradycyjnie klasy gastronomiczne ekonomika przygotowały również poczęstunek z kuchni żydowskiej. Symboliczny posiłek czy poczęstunek, który został przygotowany, miał troszeczkę oddawać atmosferę stypy po żydowskim pogrzebie, ponieważ jadano, jak dziewczynki mówiły na spotkaniu, jajka, chleb, soczewice i pito wino. My chcieliśmy poczęstować naszych gości ciepłą, gorącą herbatą malinową, która miała zastępować wino. Natomiast poczęstunek w postaci pieczywa i właśnie jaj gotowanych, które no troszeczkę zmieniliśmy, używając cebuli, pieczarek i robiąc takie ładne jajeczka faszerowane, które mam nadzieję wszystkim smakowały. Tego dnia w szkole wystawiono także wystawę pod tytułem Ocalona o Runi Lisak, absolwentce Szkoły Handlowej Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Od czwartku będzie ją można również podziwiać w Słupeckim Muzeum.